Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym dniu chciałbym zaprosić Was na krótką prezentację zegarka Casio Edifice EQB myślnik 510D myślnik 1AER. Literki na końcu ER oznaczają, że zegarek pochodzi z dystrybucji europejskiej. No i co? Zaglądamy do środka. Zobaczmy, co tutaj siedzi. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to instrukcje obsługi. Dość obszerne, jak widzimy. Instrukcje w tych czasach już są robione w formie... O, przepraszam, muszę komara ubić. Chyba padł. Instrukcje już w dzisiejszych czasach są robione nie w formie książeczki, a w formie takiej rozkładanej jakby jednego skrawka z dużego arkuszu papieru, dlatego też tutaj widzimy, ona jest tak dość mocno poskładana. Nie będę teraz tego rozkładał, bo to nie ma sensu. Wyjmijmy sobie najpierw całą tą dokumentację i zobaczymy, co tu mamy w komplecie. Instrukcja. Tutaj mamy taki mini stand, który sprzedawca może postawić sobie w sklepie, żeby zareklamować zegarek jako taki, który posiada około 300 miast tego drugiego czasu światowego oraz, że jednocześnie on może wskazywać dwa czasy, lokalny oraz światowy, jak również jest wyposażony w technologię Bluetooth Smart. Tutaj mamy też taką fajną informację, że na smartfon należy ściągnąć sobie aplikację Casio Watch Plus, która pozwala właśnie komunikować się dzięki której zegarek może komunikować się ze smartfonem i za pomocą smartfona możemy wprowadzać pewne ustawienia w zegarku. No, tutaj takie standardowe wkładeczki, które są dodawane do każdego zegarka. Dużo tego jest dość, nie będziemy tutaj szczegółowo mówić, bo to nie ma sensu. Co tu jest? Karta gwarancyjna, taka troszeczkę inna niż w przypadku G-Shocków, podstemplowana przez dostawcę tego zegarka, jak również tutaj mam cały dowód zakupu. Potwierdzenie w sensie zakupu. Ok, dokumenty odkładamy sobie na bok i przejdźmy do rozpakowania samego zegarka. Pudełko, jak widzimy, jest bardzo zbliżone, jak podobnie zrealizowane jak w G-Shockach. Różnica jest tylko taka, że jest w innym kolorze oraz z innymi oznaczeniami. Puszka dokładnie w tym kształcie bywa dostępna też również z niektórymi G-Shockami, głównie z tymi limitowanymi, to właśnie taka z tymi dziurkami tutaj na górze. Natomiast w Edifice jest to w miarę standard. Puszka jak puszka. Ok, otwieramy. Naszym oczom najpierw ukazuje się gąbeczka, którą sobie zdejmujemy i jesteśmy, można powiedzieć, w domu. Mamy zegarek. Zobaczmy to sobie najpierw z bliska. Jak widzimy, bezel, czy inaczej luneta zegarka wykończona jest na taki wysoki połysk. Szkiełko jest tutaj mineralne. To również bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Zegarek ogólnie robi bardzo fajne, pozytywne wrażenie. Bardzo ładna jest też koronka, zobaczcie, z logo Edifice. O, można sobie tak ładnie w poziomie ustawić. Celowo pokazuję Wam go na razie z pudełka, ponieważ moje jakiekolwiek próby dotknięcia tej koperty skończą się pozostawieniem na nich odcisku, więc niech ona najdłużej podczas tej prezentacji będzie w miarę czysta od odcisków. I postaram się Wam go tak tutaj pokrótce przybliżyć, żebyście mogli go sobie obejrzeć ze wszystkich stron. Fajną opcją jest tutaj to, że przyciski... Zobaczcie, wszystkie trzy przyciski, tutaj ten, ten i ten są identyczne, natomiast ten tutaj, lewy dolny róg, przepraszam, lewa dolna część koperty jest zupełnie inny. Jest to przycisk odpowiedzialny za komunikację Bluetooth ze smartfonem. Nie jest to, tak jak w większości zegarków, przycisk Mode. Przycisk Mode jest tutaj, w lewym górnym rogu. Natomiast tutaj właśnie przycisk połączenia. Jest to podobnie zrealizowane jak w zegarku pod tytułem GST-B100 z linii G-Shock. Natomiast no to jest Edifice, także wygląda to tutaj inaczej. Ok, teraz już może wyjmijmy sobie zegarek, jak pozwolę sobie skrócić już statyw, żeby był bliżej stołu. I przystępujemy do szczegółowego tutaj... Oj, nie, momencik, ta noga musi być dłuższa, żeby nam się tutaj sprzęt nie przewrócił. Ok, jedziemy. Wyjmijmy sobie sam zegarek. Zegarek jest, jak widzimy, jest połączony z bransoletą. Bransoleta, słuchajcie, jest bardzo naprawdę ładnie wykonana. Co jest też charakterystyczne, zegarek jest ciężki. Nie pamiętam, ile on dokładnie waży, natomiast wagowo, tak jak się porównuje z innymi zegarkami, bo posiadam też inne stalowe zegarki, ten jest naprawdę ciężki, co jest dla mnie bardzo dużą zaletą tego zegarka. Jest to fajny taki
masywny kawał, bym powiedział, mela, ale tak pozytywnie. I tutaj jeszcze pokażę Wam, tutaj może odklejając od paru ogniwek folię na chwilkę, zobaczcie, jak ładna jest ta bransoleta. Jest to połączenie takiej satyny z polerką na wysoki połysk. Robi to naprawdę świetne wrażenie. Oczywiście wiadomo, dopóki się to nie porysuje. Chociaż myślę, że z porysowaniem tej bransolety nie jest wcale tak łatwo. Jest to wysokiej jakości stal nierdzewna, także oczywiście jak się postaramy, wiadomo, że wszystko porysujemy, natomiast tak czy inaczej jest to bardzo wysokiej klasy produkt. Tutaj mamy jeszcze zawieszoną metkę, już nie będę jej odczepiał. Też symbol zegarka mam tutaj powtórzony, tak samo jak na kartonie z kodem, wraz z kodem kreskowym. Tutaj w ramce mamy numer modułu, tu mamy symbol zegarka i rynek, na który jest przeznaczony, czyli Europa. Klamra bransolety jest zbliżona jak w większości zegarków Oceanos albo niektórych też G-Shocków, na przykład GMW B5000, którego za chwilkę Wam pokażę tutaj w porównaniu. Elementy klamry również wykończone są na wysoki połysk. Tutaj już nie będę zdejmował folii z klamerki, natomiast tutaj jest satyna, natomiast na przyciski same, zobaczcie, te, które zwalniają, i boki klamry są wykończone na wysoki połysk, także fajne takie zestawienie. A tutaj z kolei, jako że już mam otwartą bransoletę, obejrzyjmy sobie tutaj dekielek. A tutaj mamy hologram potwierdzający oryginalność zegarka, tu mamy znak CE, czyli zgodność tutaj z normami, i numer modułu 5429, model EQB 510. No i tu jeszcze parę oznaczeń związanych z Bluetoothem, ponieważ zegarki, które są wyposażone w Bluetooth, mają dość dużo tych oznaczeń na dekielku. Jak również tutaj zobaczcie, water resistant 10 bar, czyli zegarki serii Edifice mają wodoodporność do 10, nie do 20 barów, tak jak zegarki Casio G-Shock. Natomiast umówmy się, kto będzie w takim zegarku nurkował, szkoda po prostu porobić zacieków na takiej ładnej bransolecie i tak dalej, także to wiadomo, to jest tylko z dużym zapasem liczone. Myślę, że nikt więcej nie będzie nic robił w tym zegarku poza nie wiem, podlewaniem ogrodu czy myciem czegokolwiek w wannie, także tu raczej, że tak, zbyt głębokie zanurzenie raczej mu nie grozi, tak mówię w praktyce. Co mamy na tarczy? Na tarczy mamy tak, na głównej osi oczywiście mamy sekundy, minuty, godziny, czyli na głównej osi tej środkowej mamy bieżący czas w trybie timekeepingu. Na prawej tarczy z kolei mamy czas w trybie, momencik, jeszcze sobie tylko troszeczkę opuszczę kamerę, będzie mi wygodniej, o teraz. Na prawej tarczy mamy bieżący czas w trybie czasu światowego. Następnie na dolnej tarczy, dolna tarcza jest mechanicznie połączona ze wskazówką godzinową i minutową głównej tarczy i po prostu jest to wskaźnik tak naprawdę AM/PM, czyli w tym momencie, jak widzimy, ta wskazówka jest skierowana w kierunku 24, a nie 12, to znaczy, że w tym momencie jest to 49 minut po północy, a nie po godzinie 12. Oraz tutaj zobaczcie taką małą wskazóweczkę, póki jeszcze nam wskazówka godzinowa nie zasłoniła. Tutaj, o, widzicie literka P. I w tym momencie przez wskazówkę jest przykryta literka A i jest to tak samo, jeżeli ta tarcza służy, jak jest wskaźnikiem AM/PM do tego czasu, tak samo ta malusieńka, taka tarczka jest wskaźnikiem AM/PM do czasu światowego. Jeżeli ona w tym momencie wskazuje na A, oznacza to, że na tej tarczy w tym momencie jest dokładnie godzina 6:50 nad ranem. Tutaj dodatkowo mamy jeszcze oznaczenie dni tygodnia. W tym momencie wskazówka wskazuje nam na czwartek. Dodatkowo ona może wskazywać jeszcze tryb samolotowy, gdy zegarek wejdzie w tryb samolotowy, jak również funkcję stopera oraz alarmu. Zegarek ten nie posiada timera. Oznaczenia tutaj na tarczy on i off służą do tego, aby wskazać, czy alarm, w momencie, gdy wejdziemy w funkcję alarmu, sekundnik wskaże nam, czy alarm aktualnie jest włączony, czy wyłączony. Tutaj na tarczy właśnie w tym momencie zaczyna sekundnik wskazywać literkę R, a w tym momencie znaczek Bluetooth. I służy to do tego, że w momencie, gdy zegarek jest połączony ze smartfonem, ma jakby podniesione połączenie, wtedy wskazuje wskazówka na Bluetooth, natomiast R oznacza, wskazanie wskazówki na R oznacza, że on aktualnie odbiera sobie bieżący czas ze smartfona. I tak, tutaj możemy sobie przejść jeszcze po
menu, co mamy? W tym momencie ustawiamy się na stopper. Zobaczcie, tutaj teraz te wskazówki będą się ustawiały jako minutowe, minutowo-godzinowe. Jak widzicie, minęło 12, ale to dlatego, że ta dodatkowa tutaj wskazówka również musi ustawić się w pionie i dzięki temu stopper będzie 24 godziny. Zobaczcie, w tym momencie możemy sobie wystartować stopper i w tym momencie wskazówka na głównej tarczy jest wskazówką sekundową stopera, natomiast wskazówki na prawej tarczy są wskazówkami minutową i godzinową, dzięki czemu zegarek wskazuje co prawda tylko z dokładnością do jednej sekundy, a nie do jakichś dziesiątych czy setnych sekundy, natomiast dzięki temu ma 24-godzinny czas pracy. Ok, możemy sobie zatrzymać stoper, zrestartować go możemy prawym dolnym przyciskiem i tyle. Kolejną funkcją będzie funkcja alarmu, zobaczcie. I teraz prawe wskazówki wskazują, na którą godzinę będzie ustawiony alarm. Tutaj widzimy lewa wskazówka, ta funkcyjna wskazuje oznaczenie AL. I tak jak wspominałem wcześniej, wskazówka sekundowa pokazuje nam aktualnie, że alarm jest wyłączony. Przepraszam. Prawym górnym przyciskiem możemy zmieniać pomiędzy wyłączonym a włączonym alarmem. Natomiast ustawiamy go oczywiście przez wyjęcie koronki. Alarm aktualnie jest ustawiony na 7 rano, my go sobie wyłączymy. I przechodzimy dalej. Tutaj już w tym momencie powracamy do trybu timekeepingu, co jest potwierdzone podwójnym piknięciem. Ten przycisk natomiast służy do połączenia się ze smartfonem, co teraz aktualnie nie ma prawa nastąpić, ponieważ właśnie tym, że smartfonem kręcę ten film i powyłączana jest cała komunikacja, dlatego też zegarek by się nie połączył. Ok, teraz postaram się jeszcze Wam, bo pokrótce go sobie funkcję umówiliśmy, tak dość pobieżnie, natomiast postaram się Wam jeszcze go pokazać tutaj w porównaniu z dwoma ciekawymi zegarkami, które są dość, powiedzmy, z tej samej parafii, że się tak określę. Zaraz tutaj tylko kurzu z niego zetrzemy. Ok, i zobaczcie, mamy w tym momencie, w lewym ręku mam model GMWB5000D-1ER. Jest również zegarek wykonany ze stali, jest to seria G-Shock. Zegarek w pełni elektroniczny, minimalnie jest mniejszy od tego Edifice'a, na pewno jest też lżejszy, nie potrafię powiedzieć o ile, bo ani nie uczyłem się danych katalogowych na pamięć, ani nie mam wagi, natomiast odczuwalnie GMW jest lżejszy od tego Edifice'a. Zresztą widać to też troszeczkę po, zobaczcie, grubości koperty, no tutaj też widać jednak tą solidność w Edifice'ie. Nie szczędzono tutaj tej stali nierdzewnej, wygląda to naprawdę tak na bogato, zegarek wygląda na drogi i no, do tanich wiadomo nie należy, jest to zegarek z technologią Bluetooth, także fajnie się to prezentuje, uważam, że ani jeden przy drugim, ani drugi przy pierwszym nie traci, każdy jest po prostu inny, to są zupełnie z różnych bajek zegarki, choć mają bardzo zbliżone funkcje, ten też jest wyposażony w technologię Bluetooth, oprócz tego ma jeszcze technologię Multiband 6, której nie posiada zegarek Edifice. O, jeszcze ważna rzecz, o której nie wspomniałem, zegarek Edifice jest ładowany za pomocą panelu solarnego, o czym świadczy tutaj ten napis TAF Solar, czyli nie musimy w nim wymieniać akumulatora mniej więcej przez około 10 lat albo i więcej. Także bardzo fajne rozwiązanie, nie trzeba tego zegarka rozbierać co 2 czy tam 3 lata na wymianę baterii, czyli tylko on będzie się ładował sam, jeśli tylko będzie eksponowany na światło słoneczne w odpowiednich ilościach czasu. Ok, i jeszcze zobaczmy sobie go w porównaniu z modelem GPW 1000RD-4AER. I słuchajcie, no tak to wygląda. Widzimy, oba zegarki są zegarkami o wskazaniach stricte analogowych. W obu tych zegarkach troszeczkę inaczej rozwiązany czas światowy. Tutaj na tej prawej tarczy, jak już wcześniej wspominałem, mamy tarczę w formacie 12-godzinnym oraz tarczę AM, PM, tą malutką. Tu natomiast, zobaczcie, jest tarcza w formacie 24-godzinnym, czyli nie potrzebuje ona tego dodatkowego wskaźnika, za to po prostu godziny czytamy troszeczkę inaczej, nie tak jak na głównej tarczy, gdzie jest jedna pół doby robi 12 godzin, drugie pół doby 12 godzin, tylko tu jest od 0 godziny do 24. 6 nie mamy tutaj na godzinie 6, tylko na godzinie 6 mamy 12, a 6 mamy na godzinie 3, jeżeli się tak kolokwialnie wyrażę. Także troszeczkę inny sposób wskazania pełnych godzin, a z kolei do głównego czasu tutaj jest wskaźnik AM, PM, ten, który w Edifice jest w tym miejscu. W obu zegarkach mamy, jak widzimy, analogowe datowniki. W obu również mamy funkcję, która wskazuje w trybie timekeepingu zawsze dzień tygodnia, natomiast w innych funkcjach wskazuje właśnie
funkcje tutaj po stopper, timer, alarm, daylight saving time, standard time i auto. No i tutaj north, south, latitude, czyli długość geograficzna i szerokość geograficzna, longitude to jest długość geograficzna. No i co dalej? Może poznajmy jeszcze sobie grubość. Oba zegarki są w ogóle na bransolecie, przy czym zegarek GPW jest na bransolecie z kompozytowej, czyli to są elementy z tworzywej ze stali w środku, natomiast ten jest na typowo stalowej bransolecie. I jeszcze sobie zobaczmy, jak to wygląda grubościowo. Oczywiście GPW jest zegarkiem znacznie większym i przez to też troszeczkę grubszym, ale tutaj tej grubości tak naprawdę dodaje ten dodatkowy bezel, jak również te wystające elementy. Jeśli chodzi o wymiary, ten Edifice naprawdę niewiele mu ustępuje. Będzie wyglądał bardzo porządnie, tak solidnie na nawet większym nadgarstku. To nie musi być wcale zegarek do małego nadgarstka. Również większe nadgarstki jak najbardziej będzie w stanie zaakceptować. Także no ja osobiście ten zegarek mi się bardzo podoba. Nie jest to co prawda zupełnie mój styl, ponieważ ja preferuję G-Shocki. Natomiast sama jakość wykonania, powiem szczerze, zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, zostawcie proszę pod nim łapkę w górę, dzięki czemu będzie mógł się wyświetlać troszeczkę wyżej w wyszukiwarkach Google i YouTube'a. Zapraszam również do komentowania, zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz zapraszam do subskrypcji mojego kanału, gdzie już znajdziecie niemal 200 filmów o zegarkach Casio G-Shock, Baby G i różnych innych submarkach Casio, bo tylko w Casio, jeśli chodzi o omówienia, się specjalizują. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia. A przepraszam, jeszcze jedna rzecz ważna, bo już niektórzy pewnie połączyli film, jeszcze go nie przymierzałem, bo chciałem pokazać Wam, jak on wygląda na nadgarstku. Najważniejsza rzecz, no zobaczcie, tak właśnie wygląda nadgarstek człowieka, który recenzuje zegarki w lato. Także zegarek oczywiście nie schodzi z nadgarstka, stąd taka fajna biała plama. Ja nie będę już teraz regulował bransolety, bo to nie ma sensu, tylko do prezentacji. Oczywiście trzeba by tutaj się pobawić urządzeniem do skręcenia bransolet. Natomiast zobaczcie, tak wygląda zegarek na nadgarstku. Jakieś 17,5 cm w tym momencie. No wiadomo, ta bransoleta trochę odstaje, no bo jest niewyregulowana. Ale uważam, że nawet na tak małym nadgarstku jak mój 17,5 będzie to wyglądało nawet fajnie. No bo ten zegarek ma tak wyglądać, ma przyciągać wzrok, to ma być taki kawał kloca, który ma być na nadgarstku. Natomiast uważam, że też będzie się naprawdę nieźle prezentował na również większych nadgarstkach, typu tam 19-20 cm. Także myślę, że jest dość uniwersalną konstrukcją. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.